z wami trochę dłuższa niż zwykle przerwa na reprezentację. Mieliście trochę więcej czasu na przygotowanie się. Powiedz jesteście głodni gry. Na pewno jak są te przerwy, to, to zawodnikom się chce grać po prostu i, i czeka, czeka na, ten, na to spotkanie. Natomiast czy dłuższa, czy, czy krótsza, dużego tu znaczenia nie ma. Myślę, że, że spędziliśmy ten czas że tak powiem dobrze, i wykorzystaliśmy go na, na poprawienie jakichś tam naszych mankamentów. Czy czuć w drużynie pozytywne nastawienie po tym okazałem zwycięstwie z koroną Kielce? Znaczy pozytywny bym powiedział zawsze jest, bo czy to od początku rundy, czy już od zeszłego sezonu. Natomiast na pewno tamte, tamto zwycięstwo dało takiego pozytywnego kopa, ale ten mecz z Wisłą Połocki jest, jest inny i, i musimy jeszcze bardziej być skoncentrowani i podejść. Być może podobnie jak, jak do meczu z, z Koroną, ale, ale jeszcze, jeszcze więcej starać się skoncentrować i, i po prostu zapobiec. Wspomnieć o tym, co, co już było i e, przede wszystkim patrzeć e, na przeciwnika i, i na swoje dobre strony. Płock, jakim jest dla Was przeciwnikiem? Myślisz, że jak będzie ten mecz wyglądać? Będzie ciężej niż, niż z Koroną tutaj wygrać? Znaczy ciężej będzie z punktu psychologicznego, bo wiadomo, po zwycięstwie 6-0 to gdzieś tam ktoś może odlecieć, przysłowiowo mówiąc, natomiast trener czy tu cały sztab próbuje to wszystko tonować, i, i każdy mecz dla nas jest bardzo ważny i musimy podejść, tak jak wcześniej powiedziałem, jeszcze mocniej skoncentrowani do tego meczu i przede wszystkim w sferze mentalnej tutaj myślę, że rozstrzygnie się ten mecz.